Przyjaciele, mamy dla was poselstwo z nieba o wielkim, potężnym Bogu, o Królu Królów, który ma moc wyzwolić cię do nowego życia. Kochani, ponad 7 lat temu spotkałam osobiście żywego Jezusa. Wiecie, od najmłodszych lat byłam człowiekiem bardzo nieśmiałym. Byłam zakompleksiona, żyłam w swoich lękach. Wiecie, ja bałam się ludzi. Byłam odrzucona przez rówieśników. Żyłam w swoim świecie i bardzo szukałam miłości. Lecz niestety nie znalazłam jej. Pomyliłam się. Byłam związana z człowiekiem, który mnie nie kochał. Wiecie, byłam przez wiele lat nieszczęśliwa. Żyłam w tym związku, bo myślałam, że tak trzeba, że może coś się zmieni. Popijałam alkohol, siedziałam w pornografii, bo myślałam, że to może coś zmieni. Ale niestety wszystko było pomyłką. Nie widziałam sensu życia. I w momencie, kiedy już miałam dość, w bezsilności, zawołałam do Boga. Zawołałam do Jezusa. Mówię: Jezu, jeśli jesteś prawdziwy, to przyjdź. Przyjdź do mojego życia i zmień go, bo ja nie widzę takiego sensu życia. Wiecie? I Święty Boży Duch przyszedł. On tchnął we mnie nowe życie. On tchnął we mnie swojego ducha. I dzisiaj jestem wypełniona Duchem Świętym. Dzisiaj nie boję się. Dzisiaj nie lękam się. Dokądkolwiek idę, to mój Bóg jest ze mną. Kiedy ja otwieram usta, to Bóg mówi przeze mnie do ciebie. Święty Boży Duch dał mi odwagę. I mogę dzisiaj głosić też słowa do ciebie, żebyś opamiętał się z bezbożnego życia. Głoszę ci Jezusa, głoszę ci jedyny ratunek, ratunek do nieba. Bo w tym świecie zginiesz, przepadniesz, jeżeli nie zdecydujesz się na Jezusa. Zginiesz w swoich lękach i zniewoleniach. Bo na tym świecie panuje wielkie zło, zakłamanie, które mówi wam, że masz być moralny, dobry, a tu tylko prawdą jest Jezus, który przynosi życie i to życie w obfitości. On przyszedł po to, żebyś doświadczył życia w obfitości. On przyszedł ratować swoje owce. Zdecyduj dzisiaj i wybierz Jezusa. Tutaj na ziemi masz czas i miejsce, żeby się pojednać. Kiedyś na sądzie Bożym będzie za późno. I nie wystarczy, że będziesz sobie planował życie do momentu śmierci. Musisz zdecydować. Możesz doświadczyć nowego życia. Tak jak ja. Dzisiaj mam wartość Chrystusa i wiem, kim jestem. Bo On przynosi nowe życie, nowy początek. Jesteś, możesz stać się nowym stworzeniem i zacząć od początku, ale musisz zdecydować. I nie głoszę ci tutaj jakichś religijnych wzdor, tylko prawdziwego, żywego Boga, bo Bóg jest duchem i możesz go doświadczyć tylko w duchu, tak jak ja. Jeżeli zdasz sobie sprawę, że żyjesz w błędzie, że żyjesz w swoich zniewoleniach, o własnych wysiłkach i zawołasz do Niego szczerze, ze szczerego serca, to gwarantuję ci, że twoje życie się zmieni, bo Bóg jest Bogiem serca. On chce wejść dzisiaj do twojego serca. Chce zamieszkać w tobie. Chce wypełnić cię. Chce ci dać nowy początek. Zdecyduj dzisiaj, jeżeli potrzebujesz uwolnienia, uzdrowienia, podejdź do mnie, pomodlę się o ciebie. Możesz doświadczyć nowego życia i ponadnaturalnej mocy żywego Boga. Ojcze, ja modlę się, Duchu Święty, abyś dotykał serc tych ludzi. Ja zdejmuję teraz wszelkie łuski z oczu. Ja zdejmuję teraz wszelkie demoniczne zasłony z umysłu, aby te słowa pracowały w nich.
aby oni nie mogli spać, aby oni nie mogli jeść, aby oni rozmyślali o tej Bożej prawdzie. Duchu Święty, ja dziękuję Ci o nowe narodzenia na tym miejscu. Dziękuję Ci o manifestację Twojej mocy na tym miejscu. Amen.